My jednak cały czas uważamy, że mężczyzna, jak już się narodzi, no to on powinien być liderem. Największym afrodyzjakiem jest inteligencja. Dziś naszą gościnią w Strefie Polityczek będzie mecenaska Gabriela Morawska-Stanecka. Prawniczka, polityczka, była wiceprezeska Wiosny, senatorka, wicemarszałkini Senatu, bezpartyjna członkini Koła Parlamentarnego Polskiej Partii Socjalistycznej, ale także pełnomocniczka Kongresu Kobiet w Katowicach. Serdecznie zapraszam na to spotkanie. Nie interesujesz się polityką, ale ona interesuje się tobą każdego dnia i każdej nocy. Strefa Polityczek. Zapraszam na nowy program w News 24. Anna Lerczak. A uważa pani, że warto namawiać kobiety do tego, żeby się włączyły w jakimś sensie i w jakim stopniu do polityki? Tak. Trzeba namawiać kobiety, żeby się włączyły do polityki. Ona będzie lepsza, kiedy będą kobiety. Przede wszystkim dlatego, że jeżeli nas będzie więcej, to będziemy bardziej reprezentować naszą płeć. Dlaczego jest w Senacie tylko 24%, a w Sejmie tam 20 kilka, 27? Kiedy powinno zbliżać się to do 50% i wtedy problemy kobiet, takie problemy no, od tych podstawowych, o jakich mówiłyśmy, systemowe pomoc dla kobiet, które no, nie mają innego wyjścia. No, jak chcemy mieć dzieci, to kobiety je muszą urodzić. Jak również inne problemy, no, ja już nie mówiłam przecież o problemach emerytalnych. Kobiety przeważnie, dłużej żyjemy i przeważnie ubóstwo na emeryturze dotyczy kobiet, nie mężczyzn. To też trzeba rozwiązywać systemowo. Ale też problemy takie gospodarcze. Kobiety mają zupełnie inny sposób myślenia o gospodarce, o przedsiębiorczości. Może dlatego, że no, ten domowy budżet, to raczej one bardzo często nim gospodarują. One wiedzą, że żeby wydać pieniądze, to najpierw trzeba je zarobić, trzeba je mieć. Są ostrożniejsze w podejmowaniu decyzji, ale są też bardziej skłonne do kompromisów, bo to też jest kwestia życia rodzinnego. No, kobiety mają takie cechy. Są równie odważne jak mężczyźni, ale są moim zdaniem, oczywiście to jest moja ocena, są bardziej racjonalne przy podejmowanych decyzjach. Bardziej ważą różne argumenty za i przeciw. I to wszystko powoduje, że gdybyśmy stanowiły połowę w tych gremiach, które podejmują decyzje, to myślę, że te decyzje byłyby znacznie bardziej racjonalne. Dlaczego liderami partii w Polsce są mężczyźni? I nie tylko w Polsce. No właśnie. No dlatego, że takie, no znowu, to jest to samo. To jest to dziedzictwo patriarchatu. Więc coś jest w nas, coś jest w naszym takim dziedzictwie chyba historycznym, że my jednak cały czas uważamy, że mężczyzna, jak już się narodzi, no to on powinien być liderem. To już sukces. Tak, ale to też tkwi w nas jako w matkach. No ja jestem matką dwóch córek, więc mogę powiedzieć, że nie miałam tego problemu, ale znam te problemy u moich znajomych, którzy mają dzieci różnej płci, że jakoś inny system wychowawczy stosuje się wobec kobiet, a inny wobec mężczyzn. I jak jest rodzeństwo, dziewczyna i chłopak, to oni mają różne obowiązki w domu. I jakoś tak zawsze zbywa, że ta dziewczynka to tak bardziej te obowiązki związane z takim no, opiekowaniem się resztą rodziny, tak delikatnie to powiem, a mężczyzna to z takimi męskimi pracami. To nie jest dobry system. To właśnie matki też powodują, że się koduje, że ten mężczyzna jest do wyższych celów. No, być może lepsza jest sytuacja, czy najlepsza, jak są sami mężczyźni, sami synowie i ta matka, żeby cokolwiek mieć, to musi ich nauczyć czegokolwiek. Moja teściowa miała dwóch synów, w związku z czym oni potrafią robić naprawdę wszystko. No bo gdyby nie potrafili, to
no to tej matce nikt by nie pomógł w domu. Także to na pewno też tkwi w kobietach samych, które no, gdzieś to mają zakodowane, że ten syn to jednak. No. Od tego się zaczyna. Dlaczego o tym mówimy? Od tego się zaczyna. I później ta kobieta jest tak jakoś kształtowana. Szkoła. No jeżeli nauczycielka też nie zwróci, czy nauczyciel nie zwróci uwagi na to, że może być przecież dziewczynka, która jest zdolniejsza z przedmiotów ścisłych niż chłopcy. A jak już się jakiegoś chłopca zobaczy bardzo zdolnego, to się już na niego nacisk kładzie, a te dziewczynki to tak, a tu może jakaś historia, a może jakieś coś takiego artystycznego. A to dzisiaj tak nie działa. Te dzieci są w każdej grupie, są równie zdolne dzieci. Ja już też mówię o grupach społecznych, ale też w każdej grupie płci są dzieci mniej zdolne artystycznie, bardziej ściśle, humanistyczne. I tak samo jest i u chłopców, i u dziewczyn. I do tego, to trzeba od tego zaczynać. Oczywiście ograniczanie praw kobiet służy mężczyznom, znaczy tak pozornie służy mężczyznom, ponieważ oni już wtedy nic nie muszą robić, a mają władzę. W takim świecie zachodnim, wykształconym, wyemancypowanym, no, socjologowie mówią, że jest taki kryzys męskości, że mężczyzna coraz rzadziej czuje się mężczyzną. Bardzo u nas łatwo podchwytuje te hasła Konfederacja. Prawdziwi mężczyźni, prawda? Najlepiej jeszcze z bronią. I mężczyzna nic nie musi robić, jeżeli kobieta jest mu podległa systemowo. Czyli jeżeli system prawny będzie tak skonstruowany, że ona może mniej, albo nie może nic, albo on decyduje, ile ona może, to on się czuje męski, chociaż nie jest męski. Czyli on nie musi nic robić, żeby być męski, żeby jej zaimponować, w ogóle kobiecie zaimponować. On nie musi rozwijać się, nie musi być inteligentny, nie musi być wykształcony, nie musi czytać, nie musi myśleć. Pracowity. Nie musi być pracowity. Nic nie musi. Wystarczy tylko, że się urodził określonym fizycznym, po prostu jest mężczyzną. Ma coś, czego nie ma kobieta. Eufemistycznie. I ta kobieta już jest mu podległa systemowo. To przecież to jest wygodne. No przecież nic nie muszę. I on się wtedy teoretycznie, tak twierdzi przynajmniej ta część, czuje mężczyzną. To jest strasznie złudne, bo on jest nic nie wart. A w kraju, w państwie, w systemie, może bardziej w systemie, i to jest ten system zachodnioeuropejski, bardzo mocny, no, którego ja będę bronić zawsze, bo uważam, że Polska właśnie jest w kręgu cywilizacji zachodniej, a nie wschodniej, mężczyzna coś musi pokazać. No, im bardziej kobieta jest wykształcona, a już też mówiłyśmy, że kobiety w Polsce są bardziej wykształcone niż mężczyźni, to on coś sobą musi reprezentować. On musi czymś umieć zaimponować partnerce. Już niekoniecznie tylko tym, że przyniesie pieniądze do domu, bo ona potrafi przynieść więcej. Tylko tym, że on coś ma w środku. Nie tylko, że on jest zbudowany, nie tylko, że może jest ładny. Znaczy, największym afrodyzjakiem jest inteligencja. No, przynajmniej dla mnie, jeżeli chodzi o mężczyzn. Inteligencja. To jest coś, czym można kobiecie zaimponować, czym można kobietę uwieść. Że już tak powiem. Nie ma nic innego. Nic. W związku z czym, no to jest wyzwanie dla mężczyzn. A ja podziwiam i z podziwem obserwuję kobiety w Iranie. Kobiety, które ryzykują życie, które zdejmują te ich czadory, chusty i po prostu protestują. I te protesty idą w tysiące, dlatego tam są tak teraz zaostrzone rygory, no nawet kary śmierci zaczęto niestety wykonywać, znowu to jest straszne. Ale ja wierzę w kobiety irańskie, ja wierzę, że ten system tam runie. Bo pamiętajmy, że przed rewolucją islamską
kobiety w Iranie pracowały na uniwersytetach, kształciły się, chodziły normalnie ubrane, były sędziami. I ja myślę, że one jednak wrócą do tego, co było, jeżeli chodzi o kwestie równościowe, i że one wygrają. A jaka nauka dla nas, kobiet w Polsce, że musimy strzec swoich praw i musimy walczyć o tą równość, żeby ona była w każdej dziedzinie. I nie wolno nam pozwolić na to, żeby mężczyźni odbierali nam systemowo naszą równość i też, czyli nasze prawa. I też ja wiem, że, bo to zawsze są takie argumenty, no przecież są też kobiety w PiS-ie, które mówią, że tak jest dobrze. No są. No ale jest też wielu mężczyzn po naszej stronie, którzy też nie są do końca tacy, jakbyśmy chcieli. No czy my mamy przez to przekreślać? No to czasami jak ktoś mówi, kobiety się nie nadają do polityki, popatrz i tu padają jakieś nazwiska. No więc ja mówię, no dobrze, mężczyźni się nie nadają do polityki, popatrz i mówię 3 razy więcej nazwisk. To nie jest argument. To nie jest argument. Znowu, w każdej grupie są tacy i tacy. Oczywiście to jest kwestia naszego społeczeństwa, któremu powinniśmy tłumaczyć, że też bardziej skrupulatnie trzeba dokonywać wyboru przy urnach wyborczych. Bo rząd jest niestety emanacją społeczeństwa. Jeżeli społeczeństwo, ja nie mówię, że jeżeli rząd jest taki, jaki jest, to znaczy, że takie jest. Nie, ale społeczeństwo w sposób, no może nie do końca przemyślany, dokonuje wyborów albo nie dokonuje wyborów. Bo w Polsce akurat zwycięstwo PiS-u dwukrotne, to nie jest kwestia, że większość społeczeństwa jest taka. To jest kwestia, że jest bardzo duża grupa społeczeństwa, która nie idzie na wybory. I to jest problem. I dlatego PiS wygrał wybory w 2015 roku. Że bardzo duża część społeczeństwa po prostu wybory zlekceważyła. I szczególnie w 2015 roku jeszcze miało to znaczenie u ludzi młodych, do 30 roku życia. Tam był bardzo duży odsetek tych, którzy nie poszli na wybory. Ja mam nadzieję, że w tym roku będzie zupełnie inaczej. Ale przecież my mamy swoich zwolenników i przeciwników. I ja wiem doskonale, że ja tych ludzi, którzy popierają to, co ja robię, nie muszę przekonywać do siebie jeszcze bardziej. Ja tylko muszę im pokazywać, że cały czas robię to z przekonaniem dla nich. Ale ja muszę przekonać, no nie przekonam też tych, którzy mnie nienawidzą. Ja muszę przekonać tych, którzy uważają, że nie interesują się polityką. I że w zasadzie nie, ja nawet nie wiem, kto jest premierem, bo znam takich ludzi. Nie wiedzą, kto jest premier, ale w ogóle to ty tam gdzieś jesteś w tej polityce, tak? A gdzie to jesteś? Tak, też takie rzeczy słyszę. I tych ludzi muszę przekonać, że polityka interesuje się nimi. To nieważne, że oni nie interesują się polityką i nie chcą się interesować. Ważne, że ta polityka interesuje się nimi każdego dnia. I tak jak interesuje się kobietami i ich prawami, tak interesuje się dziećmi, ich dziećmi i tym, czego należy ich uczyć w szkole i w jaki sposób, że interesuje się ich emeryturami, jakie będą, i interesuje się tym, jakie będzie prawo w ogóle, ale też prawo karne, które jest zaostrzane cały czas w sposób bardzo nierozumny i naprawdę jestem delikatna, mówiąc to, określając to w taki sposób, bo mało kto wie, że PiS wprowadził, bo ludzie się nie interesują prawem, na przykład za przestępstwo nieumyślne bezwzględną karę pozbawienia wolności. To wprowadzono za naszej kadencji. Myśmy oczywiście byli przeciw w Senacie, ale nasze poprawki odrzucono, co powoduje, że każdy sprawca wypadku drogowego może iść do więzienia. I to państwo, ten rząd nam tworzy takie prawa. I można się nie interesować polityką. To, że a politycy ustalają, jakie będą podatki, a politycy ustalają, jak się okazuje, jaka będzie cena benzyny.
nie interesujesz się polityką, ale ona interesuje się tobą każdego dnia i każdej nocy. A jeżeli politycy wprowadzą takie prawo teraz, że z telefonu komórkowego już będzie możliwość inwigilacji każdego, chcemy tego, żeby nasze wiadomości, nasze SMS-y, WhatsAppy były w każdej chwili możliwe do pokazania szerszemu, na przykład w TV PiS, szerszej grupie ludności, tak jak SMS-y zmanipulowane senatora Brejzy. Chcemy tego, czy nie? Ja myślę, że to zostawmy jako puentę. Bardzo dziękuję pani marszałek, naprawdę.